Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, jest ze mną Badzia z X-em. Dzień dobry. I Tomek 90. Jestem, intro. Badzia? Po intrze. No. Ja podeszłem do niej. Ja tak czekam, kiedy to po intrze będzie, a tu cisza. Także moi drodzy, kolejny odcinek z GTA Online i dzisiaj będziemy dalej zabierać się za misję. Tomek próbuje bić powietrze, nie wiem o co mu chodzi. Nie, chciałem w auto chopnąć. Patrz, tak się bije. Wojtek! Ale jak? Strzela? No maka! Jakiego heada strzeliła? O mój Boże. Dobra, jeżeli słuchajcie. Podczas duszenia mówisz przepraszam, nie reaguje to na mnie. My będziemy dalej zabierać się za misję i będziemy je robić od tyłu. Ostatnio robiliśmy mokrą robotę, tak? Tak. Tak. Czyli dzisiaj jest wojna i kawałek pokoju. Zobaczymy. Co wy tam robicie? A, macie cię policja goni, tak? Nie. Nie. Tomek! No. Jak się włączało syreny? Zaczyna się... Nie goni ambulansem. Dobra, pełna kamizelka, wyślij zaproszenie wszyscy z bieżącej sesji. Dzień dobry. Dobieranie graczy oczywiście zamknięte. Idę tato. Idę tato, wiesz co. Nie? Wojna i kawałki pokoju. Misja od Geralda. Tego Geralda. Geralt. Dostałem cynk, który przekazuje tobie. Lości chcą sprzedać niezły kawał białego jakimś dzieciom, kwiatom na osiedlu, przyczep na pusty. O Boże, tam będziemy jechać. Niby hipisi, ale wychodzi na to, że lubią dragi japiszonów. Chuj w to, przywieź mi ten towar, co dostaniesz, zapłatę. Zastanawiałem, czy to przeczytać, czy nie, ale no... Niestety, to jest tylko cytat. Tylko cytat. I co my to mam robić? Przecież przeczytałem przed chwilą. Nie skupiłem się, kupowałem amunicję. To jest cały Tomek, jedziemy jedną złotą. A może moją, bo przemalowałam specjalnie. A ja jestem specjalnie w mojej, no. No to każdy jedzie solo. A chciałam, że... No, chciałam coś poprowadzić. A tam, gdzie punkt. Także zobaczymy. Także moi drodzy, my wybieramy się w podróż na pustkowie, a wam zielone. Oczywiście... Tak, a wam oczywiście przypominamy o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadnijcie też na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie. Wpadnijcie też do Tomka, do Madzi. I Madzia gdzie? Na G2A. Na G2 też was zapraszamy, gdzie możecie fajne promki dorwać, także koniecznie zerknijcie w link w opisie. Na G2A. Na G2A. Tak fajnie. Taka niewinna. No ja jestem koni, co? Nie, daj jakoś nie wiem, a dobra. Dawaj Kuruma, jestem wierzę w ciebie, niewinna. Zrobisz to, co ja robię. Patrzcie, co ja robię. Szybko. Gdzie jesteś? Pomóc ci? Nie chciałem, ale pomogłem. Ja najpierw zapytałam. Tomek mi pomógł. Może chcecie się przesiąść jednak, może? Na razie ty masz problemy z jazdą, Wojtku. Nie, ja już jadę dalej. Ja no, też. My też. Tylko coś mi chyba zbieżność daje. Jaka zbieżność? No wiesz co, bo ja skręcam, a on tak dziwnie skręca. Mówi, to czy masz źle... A, tu się zapomniałem, że tu się nie da rzucać bomb. A nie, ostatnio chyba upgrade'owałem może do tego. Pewnie w drugą stronę zamiast lepiej tego rzeczy. Robicie korek. Hamują ludzie, wpadam na nich. Ja jadę środkiem pomiędzy. Ja też prawie. Nie strzelaj do mnie. I papka chrzczała, fuck me. Dobrze, że nie fik miś. To samo. W sumie. Płaczę się. No bo jedno w jakim języku? A po francusku jak jest? Nie wiem. Będziemy się pływać? La bagueta czy coś tam. Tomek. Ja cię proszę. Ty się zastanów, co ty czasem mówisz. Chodź po co Tomek, ten zakręt tutaj? Nie no, chciałem to odpisywać. O, to by pięknie bramka wyszła. Bo to gol! La bagueta. Tytuł odcinka. Latam. La bagueta. La bagueta? Dlaczego ja... La bagueta? Halo? A już tu już strzelają? No bo ja już tu jestem. A co, mają czekać? Aha, a ja czekam na was, przyjdziecie. Tomku.
Kolego, dawaj tą kokę. Już nie będziemy tak bawić. Gdzie ona leży? Tu. Mam kokę. Dostarcz kokę do mieszkania Geralta. Ale mam dziwne wrażenie, że to będzie jedna z tych krótszych misji. Tak, to będzie to króciutkie pewnie. Więc zrobimy sobie potem jeszcze jedną. Mamy wszystkich wybić, a ty już nie? Pojechałeś. Po co? Ha! Jadę. Come and get it. Mam pomysł, chodźcie, chodźcie, tu ten tak pojedzie. Tomek, coś ty tam zrobił? Jadę. No nie to rami. Wysadziłem pana. No to rami pojedziemy. Czekajcie, bo muszę wjechać. Patrzcie, jaki ładny kolor. Czekajcie, żółwika robię. A to nie, to jest perłowy? Tak. Koleś! Już nie żyje. A jeszcze go dobiję. Jakiego trzęsie. No, jedziemy, chodźcie. Jadę. Tak prosto. Boże, ciuf, ciuf! Boże, od razu mi się pamięta, przypomina ten napad, który kiedyś robiliśmy z tymi torami. Biedna Ula. O, w dupę! No popieprzyło was! O, można latać! You can fly! A to nie wybuchnie? Bo to są cysterny, dlaczego one nie wybuchają? W ogóle, ja tak żałuję, że w GTA 5 nie da się skorzystać z tych... z pociągów. Słuchajcie, wróćmy normalnie na autostradę. Znaczy... Bo to się źle skończy. Nie wiem, od razu źle. Może słabo. A tu ludzie jeszcze... A to ćpanowie. Ćpanowie? Aha, Magda ich rozjechała. No dobra, ja też przyjadę. Okay, nie ta droga, czekaj. Czekam na was, czekam na was. I się ścigamy, kto pierwszy dojedzie, dobra? Weźcie się, no Magda. Weźcie się to jakoś wstawcie na starcie. Tu jest cień, o. Czekaj, przyjechałem ten cień. O, stawmy się w linii prostej. Będziemy się ścigać. Uwaga, odliczam. Na trzy, nie? Standardowe, jak zawsze. No. Na klik. No. Raz, dwa, trzy, klik! No i czemu od razu, opa, Magda od razu pod górkę miała? Ej, tylko ja nie mam upgrade'owanego, bo nie mam tego poziomu. Magda! Działem no to. Ludzie mi z nieba spadają na maskę. To powinien się cieszyć, tylko lepiej, żeby dolary w sumie niż ludzie. No wolałbym dolary. Magda, Magda gońcie! Nie spychaj mnie! No, co ty robisz? A wiecie, a słyszeliście, że... Co zrobiłaś? A słyszeliście, kurwa, że koleś ostatnio w milionerach milion wygrał? O, to powiem. No. Ja też bym chciała, poproszę. Też bym chciał. Do milionera wygrałbym pewnie dwa. A dają tylko miliony. Co dwa? Tak, miliony. Nie, Tomku, ty byś wygrał... Zwrot za 200... bilety do programu. 250 tysięcy euro? No, coś chyba tego. 200-200? Jakoś tak. Euro jest chyba po 420-30? Nie mam pojęcia. 40 było ostatnio. Mam za mało pieniędzy, żeby je przeliczać na euro. Bo jak się ścigałem, to byś tak dał nam szansę. No właśnie, bynajmniej mi. A dlaczego? No nie wiem, bo to by było miłe. Bo ja nie mieć level i nie mieć upgrade? Ja nie jestem miły. Bo ja się porozwalałam tam wrogów, wiesz? A, no to trzeba było patrzeć, jak się jedzie. To nie moja wina, a ja musiałem też, żeby Magdzie nie było przykro, że sama. I ja środkiem musiałam jechać i oni jechali na mnie. Kurwa, no weź, jak mi, no i... No na Tomeczka nie poczekam. Że jestem za Magdą. W ogóle co ty taki cham dzisiaj jesteś? Nie poczekam. Tylko na mnie. Niemiło. Holy guacamole. Co ty robisz? Chciałem tam minę zbliżeniową położyć, żeby to jak przejechał jakiś debil, pojechał szybciej. Bo, wiesz co, nie lubisz, jak gram w tą grę. Lubię, zawsze lubię. A właśnie, no właśnie, Tomek, nie wierzę mi w dupsko. A jak się robiło ten dance? Co? Dwa razy caps? A ja on. Zmieniłam sobie. O. Tiririririri. Można też przytrzymać chyba. A zobacz, co? Tomek. Co? Co ty tam z tyłu robisz? Wychodzę! Czułem. Aha, mi samo weszło. Jest Geralt. From Grove Street, not Rivia. Wiesz co, wolałem Geralta w siwych włosach. Ale to jest, wiesz, taki yo-yo, Geralt. Dobrze, że nam ich nie przywalił. Jak jakiś ten producent muzyczny. Trochę tak, no.
Misja zaleczona. Pieniądze! Pieniądze, ważna rzecz. Tak, od razu wpłacam. Po co? Żebyś nie wpadł na głupi pomysł mi zabić. No zabijemy cię z Magdą i się podzielimy, łupem. Ja nie wiem, dlaczego ty do tej pory nie masz Twitch Prime'a, Tomeczku, ogólnie Prime'a. No, dostawałbyś cotygodniowo 100 tysięcy pieniążka. I dodatkowo mógłbyś komuś sprezentować suba, znaczy kupić u kogoś suba raz w miesiącu za tą kwotę. Dokładnie. I miałbyś jeszcze dostęp do Prime Videos. Mhm. Prime Videos. I do Amazona za darmo, bo to jest jako Prime, a ty chyba, u ciebie jest chyba Amazon, nie? A. Na pewno jest, no. To miałbyś dodatkowo tego. Dobra, jedziemy z kolejną misją. No, dawaj. Także zaraz wam wyślę zaproszenie, tylko zobaczmy. Jeszcze ładuję. Misję. Czy ty już dawno to załadowało. I czekajcie, to była co? Wojna i kawałki pokoju, więc droga przemocy. Tak brutalnie dzisiaj. Jestem. No niestety GTA 5 jest brutalną grą. Pojawiłam się, a ty zniknął. Ja jestem tu, gdzie te handlowaliśmy. No tak. Ale Magda poza. Dobra, droga przemocy. Też dla Geralta. Słuchaj, no mam dla ciebie robotę. Jeśli chcesz, Lości zaczęli handlować prochami na Mission Row, zaraz przy Unicornie. Chodzi o gruby towar. Mógłbym go spieniężyć, jeżeli załatwisz nam to, rabat. Co? Mhm. Załatwisz nam, rabat. Przynieś paczkę do mnie, rabat. To coś ci z tego skapnie. Aha, gdyby cię złapali, wzięli pod włos, to nie znamy się. To będzie nie znamy się. Że będziesz kupić wszystkie rodzaje amunicji? Nie. No to też jest pewnie taka krótka. Z tego co pamiętam, właśnie misje dla Geralta są krótkie, nie są jakoś wybitnie długie. Ma rang 15, to też trudno nie będzie. Co? No. Nie no, zobaczymy. Ale w sumie spoko są tutaj misje, bo niektóre są krótkie, a wpada za nie naprawdę sporo pieniążka. Pieniążki. Może w końcu się dorobię. No ja wydałam ostatnio 1 000 000 na samochód. No, ja wydałem dużo pieniążków na ten, na tatuaż. Też wydałem dużo pieniążków na tatuaż. Ten z cheatosów. No, to są najlepsze. W ogóle ostatnio miałem cheatosy i nie miałem tatuażu. No szukamy. Nie wiem, cheatoski i nic. Ja nie wiem. Wojtek ma ja 3 godziny go robiłem. Chyba szukałeś. Taki mocny tatuażek. Czekaj, czy Tomek wa... O, już myślałem. No, Wojtek, proszę cię. Siema! Idiota! Brzydkie słowa. A oni... Tak brzydko mówić, naprawdę. Powinniśmy zrobić sobie challenge, że nie możemy używać kurumy, to by było śmieszne. To byśmy długo robili pierwszą misję. Gdzie jest ta kokain? Będzie podniesiesz? Podniosę. Dobra. Siadaj. No i to będzie tyle. Tak naprawdę pewnie z tej misji. Tak. No Tomek! No halo, tu jeszcze jeden pan został. Ale po co panu ponad zabijasz? My tylko kokain potrzebujemy. O, następni przyjechali. No i pewnie będą jechać tu, ale my jesteśmy tak blisko. Tak, a jestem ciekaw, ile za nią dostaniemy, bo w sumie to jest faktycznie bliska misja. A jakby za nią wpadło, nie wiem, tak z 10 kafelków, to można ją szybko powtarzać. I ładnie się dorobić. Poczekam na Tomka. Poczekam na Tomka, już jestem. Ok. O, jaki laser. No a jak? Laser beam. A, teraz Magda rzuciła. To następną jak będzie, to ty zabierasz. Wow. Szybko się z nim robi interesy w sumie. Bardzo szybko. A ile kasztuje? Jeszcze jedno? Kurde, 5 000 za tak krótką misję? No ile to zajęło 2 minuty? No. To w 10 minut masz? 50 000. 25? 50. Możemy nie chodzić na matematykę? Możemy nie rozmawiać. A nie, dobrze, 5.
To 250. 25. Kuźwa! Tomku, twoja matematyka opiera się na 3 na 3, gdzie jest 7 na 7. Więc... Ojej. Zamilcz. Także... Może być śmiesznie. Następnym. Może być śmiesznie, jak Aga ci będzie tłumaczyć. Ja myślę, że Aga będzie dobrze tłumaczyć. Ja myślę, że też, bo ona jest taka bardziej dokładna. Tak, nie to co ty. Także no niestety, tak to działa. Dobrze, ja czekam na was. Będziemy się żegnać. Ja się tłumaczyłem. Nie no, źle nie tłumaczyłeś, wiesz. Zawsze było w zasłuchanych tak, że trzeba było poczekać jakieś, nie wiem, jedną kolejkę czy dwie, żeby się w końcu ogarnąć, kto jak tłumaczy. No. Tak myślałem, że też mnie rozjechać, tu będę bezpieczny. Nie chciałem cię rozjechać. A dlaczego ty, Tomek, wsiadasz do siebie? Pożegnać. No, dzięki. O, sorry. Wojtek! Tomek, potrąciłeś mnie, dziadu. Nie chciałem. Wojtek, bo nas wysadzisz. Co ty, Magda, tańczysz? No. Tańczę? O Jezu, przepraszam! Nie chciałem! Tego nie chciałem! Nie bije się kobiety! O, tego! Tego! Nie bije się kobiety! Tego tu! Ty mnie potrąciłeś samochodem, ty. I chęć na stópkę. Dobrze! Pieniędzy nie wpłacił. Wojtek, don't touch meine Geld, kuźwa. Touch dein my girl, Aschloch. Co? Nie wiem. Nie znam się na tym. Chodź, Tomek. Don't touch my money, o. Chodź, bo muszę zapalić przez ciebie. Albo sobie piwko strzelę, o. Tomek, dlaczego uderzyłeś kobietę? Zabiłeś ją. Czy moje pieniądze? Tam... Gdzie twoje pieniądze? No ty tylko o tych pieniądzach, ja nie wiem, człowieku. Dobrze, moi drodzy. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku za tydzień, gdzie będziemy dalej kontynuować misję i zobaczymy oczywiście, jak nam pójdzie. A ze mną byli Madzie z X-em. Ja. Tomas 90. Byłem. Myślałem, że to auto cię potrąci, tak obok przejechało. Także słuchajcie, po więcej, słyszymy się za tydzień, pamiętajcie o koniecznych łapkach, komentarzach, subskrypcji i aktywności. Także co, trzymajcie się, cześć i... Pa, 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 pa. No. Wojtek! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.